Cześć, witam Was bardzo serdecznie w tym filmie. Jak już jesteście dłuższy czas na tym kanale, to wiecie, że moje dzieciństwo nie należało do najłatwiejszych, ale nie należało też do powiedziałabym to może nie najgorszych, ale najtrudniejszych. Tak mówią generalnie wszystkie osoby, które przechodzą przez dużo ciężkich przeżyć w życiu. Po prostu bronimy swoich. Nie mówię to o prawcu. Wiecie co, tak mówić na swoją rodzinę, to jest naprawdę bardzo ciężko powiedzieć tak o swojej rodzinie. I mimo tego, że staram się to przedstawić tutaj w taki bardzo prosty sposób, to nie jest tak naprawdę prosto to powiedzieć. I zawsze jest to niełatwe, zawsze to bardzo boli. I w sumie też chciałam dzisiaj pokazać to z takiej prawdziwej trochę strony. Nie z takiej prostej, szybkiej i bezbolesnej, bo tak nie jest, nawet jak o tym mówimy, już pomijam wspomnienia. Dzisiaj słuchajcie taki temat, którym chciałam się z Wami podzielić, o którym właściwie nigdy nie rozmawiałam o tym z nikim, ale tak jakby siedzi mi to w głowie i uważam, że to jest tak w moim przypadku takie bardzo ważne przeżycie, bardzo też trudne i myślę, że właśnie też warte podzielenia się z innymi osobami, które przez to przechodziły. Więc ja jestem dorosłym dzieckiem alkoholika. W mojej rodzinie to mój ojciec był osobą, która nadużywała alkoholu. No i z tego wynikało wiele problemów. No i całe moje dzieciństwo się właśnie w takim problemie i z takimi różnymi doświadczeniami związanymi właśnie z nadużywaniem alkoholu było związane. I dzisiaj taką, co chciałam głównie, czym chciałam się podzielić, szczególnie z osobami, które przez to przechodziły, bądź też po prostu tymi osobami, których to z jakichś powodów tam interesuje, to właśnie jako dziecko, czy jako nastoletnia dziewczyna, ja miałam taki kalendarz alkoholika. Tak to mogę nazwać. Czyli miałam takie daty, miesiące w ciągu roku, kiedy wiedziałam, że na przykład mój ojciec będzie prawdopodobnie, nigdy się mogę powiedzieć, raczej nie myliłam, ale miałam takie miesiące, takie terminy, właśnie kiedy wiedziałam, że mój ojciec będzie tego alkoholu na pewno nadużywał i że w tym czasie ta ilość problemów będzie narastać. Wtedy starałam się być taka przygotowana na to. Niekoniecznie może przygotowana, może uzbroić się. Chciałam w taką, wiecie, w taki skafander, przez który różne emocje i różne doświadczenia nie będą mogły się przebić, albo żeby być taki, przygotować się na to, żeby być w tym czasie silniejszą osobą. Trudno mi to w jakikolwiek sposób opisać, ale w jakiś sposób się tam na to przygotowywałam i nie tylko przygotowałam, też przed tymi datami, przed tymi terminami byłam bardzo taka przewrażliwiona i byłam bardzo wystraszona. Bardzo się bałam tych nadchodzących, nie wiem, dni, tygodni, miesięcy. Bardzo się bałam, czułam taką niepewność, czułam duży strach i to było takie uczucie, które permanentnie mi wtedy towarzyszyło. Wiecie, to po prostu nie odchodziło, bo ja wiedziałam, że w najbliższym czasie coś się wydarzy i nie będzie to na pewno nic miłego. No i ten mój rok dzielił się na takie lepsze i gorsze miesiące. Lepsze i gorsze pory roku. Właśnie często też pory roku i mój humor, moje nastawienie związane właśnie z tymi porami roku było uzależnione od tego kalendarza picia mojego ojca, bo tak to w sumie mogę opisać, a zaraz Wam wytłumaczę, o co jeszcze chodziło właśnie z tymi porami roku. Więc były takie lepsze i gorsze miesiące. I Wam właśnie chciałam też powiedzieć, które to były lepsze, które to były gorsze. Więc jeżeli chodzi o te gorsze miesiące i to też dlaczego nagrywam w tym momencie ten film, bo mamy właśnie czerwiec i właśnie czerwiec, pora roku, lato, wakacje, przerwa w szkole, to był taki czas, który silnie
były związane właśnie z nadużywaniem tego alkoholu, z takim piciem przez mojego ojca. W sumie nie wiem w ogóle, czy jak to powinnam ładniej powiedzieć, czy tak jak mi się to kojarzy, tak jakbym to chciała powiedzieć. Szczerze mówiąc, w ogóle wam oczywiście nie chciała tego mówić, no ale tak było. I chcę też teraz to powiedzieć, tak? No, chcę się tym po prostu podzielić. Więc te wakacje to była jedna z najgorszej pory roku. Nie wiem, czym to jest spowodowane i w sumie też powiem wam szczerze, że chciałam i jestem taka trochę ciekawa, czy inne osoby, które właśnie przechodziły przez podobne doświadczenia, osoby, które właśnie miały w domu kogoś z bliskich uzależnionych, chciałabym wiedzieć, czy też miały taki podobny harmonogram właśnie tego problemu i czy na przykład właśnie pora wakacyjna i lato było właśnie związane też z nasileniem tego nadużywania, na przykład spożywania tych napojów wysokoprocentowych. I właśnie w moim przypadku tak był te miesiące czerwiec, lato, to były właśnie najgorszy moment. Całe wakacje zresztą, czerwiec, lipiec, sierpień, to był jeden z najgorszych momentów. Nie tylko, nie mówię, że to była reguła, na pewno nie było też tak, że później w ciągu roku był problem, tego nie było, że miałam to wszystko z głowy, tego nie chcę tutaj wam tak przedstawić. Czasami wiem, że boję się, dla mnie pewne rzeczy oczywiste, które mam w mojej głowie, zapominam o tym, że dla was nie są oczywiste i to, co ja wiem, wy nie wiecie i dlatego próbuję tak dużo rzeczy naraz powiedzieć, ale wiem, że to nie do końca jest dobre, no ale w każdym razie też chciałam wam powiedzieć, dlaczego czasami tak po prostu robię. I właśnie w ciągu wakacji, no to było najgorzej. Zastanawiam się, czy tak jest u każdego i czy to było spowodowane tym, że na przykład są wysokie temperatury i wtedy, nie wiem, alkoholikom bardziej chce się właśnie pić. Czy też ta pogoda to jakby skłania do tego, że przebywamy więcej na zewnątrz, bo w sumie też mogę wam dodać, że akurat wiem, że też są różne przypadki, że niektóre osoby uzależnione ukrywają to i to gdzieś tam jest, to się wszystko dzieje w domu, a w naszym przypadku akurat było tak, że tego mój tata nie ukrywał, tylko po prostu gdzieś tam na zewnątrz żył swoim życiem. No i właśnie przez to, że to było lato, było gorąco, częściej przebywał na zewnątrz, to niestety właśnie było to związane z tym, że wtedy bardziej był zainteresowany tymi napojami wysokoprocentowymi. To jest raz, że więcej po prostu w tym czasie spożywał. No a drugim problemem z tym związane było to, że te powroty do domu też były bardzo nieregularne, też były na przykład w nocy, bo ten dzień jest dłuższy, więc często przychodzi się właśnie bardzo późnym wieczorem albo w nocy. Ten dzień jest dłuższy też i tak jakby jest większa możliwość tego picia. Tak bym mówię w ogóle ze szczegółami, jak taki proces właśnie w domu tak i w rodzinie, jak to wszystko wygląda. Wiecie, tak rzeczywiście chcę to przedstawić. No i właśnie w ten parę roku przez to była najgorsza i chyba też taka trochę bolesna. Z jednej strony ja wtedy przebywałam na zewnątrz dużo. Miałam taką możliwość też, bo było ciepło, więc to fajnie. Można było gdzieś uciec od tych codziennych problemów, można było wyjść, zapomnieć o tym, więc... Więc wiecie, to było pomocne, ale z drugiej strony też, tak jak mówię, to był taki moment, gdzie tak jakby wtedy najbardziej niepewny, najbardziej taki straszny, przerażający, no bo jeżeli możecie sobie wyobrazić, to nigdy nie wiecie tak naprawdę, co się wydarzy, jak to się skończy, awantury w domu. No i takie bardzo masa negatywnych emocji. Powiem wam szczerze, że rzadko mi się wakacje kojarzą dobrze. Nie była w sumie to jedna z najgorszych pór roku. Dlaczego? Już wam powiem. Bo po takich wakacjach, właśnie czerwiec, lipiec, sierpień, z jednej strony właśnie mogłam wyjść na zewnątrz, więc mogłam gdzieś odreagować, gdzieś zapomnieć o tym wszystkim, przebywać w innym środowisku, w innym otoczeniu. I później przychodziła taka jedna z najgorszych pór roku dla mnie, to właśnie była jesień. I nie wiem,
W sumie teraz może z perspektywy już wiem dlaczego, ale właśnie ta jesień może była też tak odreagowaniem tych wakacji, gdzie to wszystko się tak trochę powoli uspokajało. Na polu zaczynało się robić chłodniej, wiecie, tak panuje taki dla niektórych melancholijny nastrój i dookoła jest tak, wiecie, pomarańczowo, trochę brązowo, więc dla niektórych te kolory się kojarzą troszkę z takim osłabieniem. W tamtym czasie tak było w moim przypadku, to była definitywnie jedna z najgorszych pół roku, którą wiązałam z jakimś takim okresem depresyjnym. W tym momencie jesień jest jedną z moich ulubionych pół roku, zresztą teraz w ogóle to wiadomo, wszystko inaczej wygląda, ale w każdym razie jesień mi się bardzo, bardzo dobrze kojarzy i to też tak jakby zaczęło, ta zmiana zaczęła następować wiele lat po tym, gdzie tak jakby byłam już daleko od tego problemu, gdzie wyprowadziłam się, nie mieszkałam w domu, także nie byłam, nie uczestniczyłam w tym wszystkim, więc miałam taką możliwość, żeby gdzieś tam powoli zapominać, tak? Bo tego się nie dało zapomnieć, jak widzicie do tej pory, mając tyle lat, ile mam, nie zapomniałam, więc nie da się tego tak zapomnieć, ale gdzieś tam można do tego podejść z dystansem, tak? Można to traktować jako wspomnienia, a nie jako coś, co nas dotyczy dziś i teraz. Więc właśnie jesień była jedną z najgorszych pół roku. Teraz wydaje mi się z perspektywy właśnie czasu, że było to silne z tym związane. Też, że tak to była taki czas odreagowania i uspokojenia się, tak jakby wiecie, gdzieś tam to wszystko tkwiło w nas, prawda? To, co się wydarzyło kilka tygodni temu, bo zawsze się coś wydarzało, tak? To też należy podkreślać, że życie w takim domu i z takim problemem zawsze jest związane z jakimiś bolesnymi emocjami, przeżyciami, doświadczeniami, wspomnieniami. Także nigdy to nie są jakieś najmilsze doświadczenia, o których chcemy oczywiście pamiętać. Więc jesień był spokojniejszy. Zima była taka pomiędzy. Zima była urocza, bo były święta, było zawsze takie pozytywne nastawienie wśród ludzi też dookoła, w szkołach coś się działo, więc zawsze gdzieś ta zima, mimo tego, że było chłodno na zewnątrz, to było też dużo, dużo fajnych chwil i dużo fajnych dni, ale jeżeli chodzi właśnie o ten kalendarz alkoholika, to ona była taka podzielona, dlatego, bo częściowo była w porządku, a część była związana z świętami, z Sylwestrem. No a wiadomo, że takie dni, w których możemy świętować, które możemy obchodzić, związane są nie we wszystkich domach, ale w dużej ilości domach i rodzin jest to związane z tym, że pojawiają się wtedy napoje wysokoprocentowe, albo gdzieś wychodzimy na jakieś zabawy i tak dalej, i tam tego oczywiście ciężko uniknąć. W większości miejsc właśnie tak to wygląda, więc ten moment i ten czas też był taki związany z tym, że tego alkoholu pojawiało się więcej i też dodam tutaj, wiadomo, jeżeli wiecie, to czasami nie kończy się na jednym dniu. To też jest ważne, tylko więc Sylwester może trwać długo, może trwać kilka dni, może trwać tydzień i tak dalej. I nie tylko. Tak po prostu jest też w ciągu roku, że pewne dni, tak, bo moment, kiedy możecie świętować, on po prostu się wydłuża. To nie jest jeden dzień, jedna noc, jeden wieczór, tylko trwa to dłużej. I później wiosna. Wiosna to też jest taki okres wprowadzający do lata. Wszyscy świętują pożegnanie zimy, te chłodne dni. Pojawia się znowu możliwość i takie momenty świętowania. Więc tak mniej więcej wyglądał ten kalendarz alkoholika, kalendarz picia. I on, tak jak właśnie Wam wspomniałam, też miał bardzo duży wpływ do tego, jakie ja miałam nastawienie w ciągu roku, jak ja, wiecie, jak się zachowywałam, jak mogłam tak jakby przeżywać, wiecie, tą radość i różne dobre momenty. Też jedne z takich w sumie trudnych momentów, pamiętam picia mojego ojca, tak przy okazji tego wprowadzenia i tej wiosny, to był maj, czas, kiedy ja zdawałam matury, czas, kiedy się zdaje ogólnie matury, właśnie maj, czyli ta wiosna, która była w naszym przypadku bardzo silnie związana właśnie z nadużywaniem alkoholu, to pamiętam był czas, kiedy trwało to od świąt wielkanocnych, czyli jak właśnie widzicie, bardzo, bardzo długi, długi czas. Gdzieś od świąt wielkanocnych pamiętam do
właśnie do matur. Był taki czas, nie wiem, no tak po prostu wspominam, że wtedy się źle działo, bardzo się źle działo i pamiętam, jak właśnie przygotowywałam się do egzaminów, to spędzałam czas na moim balkonie, bo tam było takie miejsce, gdzie po prostu mogłam usiąść, powiedzmy to w ciszy, zamknąć te drzwi i tak jakby być gdzieś tam na zewnątrz, ale mieć też jednocześnie dostęp do tych, wiecie, wszystkich książek i w ogóle. Wiecie, teraz kiedy człowiek jest dorosły, to zupełnie trochę inaczej patrzy na to, bo myślę sobie, kurczę, mogłam iść do biblioteki, mogłam iść do czytelni. No do kawiarni wtedy to nie mogłabym chyba sobie finansowo na to pozwolić, chociaż pamiętam zresztą, jak z moimi koleżankami chodziłyśmy uczyć się albo robiłyśmy korki w McDonald's. To było takie miejsce, gdzie właśnie w ciągu tygodnia, nie w weekendy z reguły, albo też tam czasami w weekendy w ciągu dnia, ale to było takie miejsce, gdzie tak naprawdę mogliśmy też się przygotowywać do zajęć, do szkoły, odrabiać lekcje albo uczyć. No a ten okres maturalny to właśnie, tak jak Wam wspomniałam, jedyny moment tej ciszy miałam na balkonie. No i teraz z perspektywy czasu też myślę sobie, że mogło to być inaczej. Mogło to inaczej wyglądać, ale też w moim domu był dziadek. Była to osoba, która była mi bardzo, bardzo bliska i zawsze prawie całe moje takie, kiedy już dorosłam, może w sumie nie byłam już dorosła jeszcze, ale tak w takim wieku nastoletnim zawsze miałam takie myślenie, żeby się opiekować i że tak jakby muszę stać na straży, wiecie, muszę pilnować tego, co się dzieje, bo różne rzeczy się po prostu działy, a jeszcze inne mogły się wydarzyć, więc jakby chciałam też mieć to wszystko pod kontrolą, ale też nie mówię, że gdzieś że miałam gdzieś te pomysły, żeby wejść na przykład do biblioteki, bo po prostu chyba ich wtedy nie miałam. No i oczywiście to, że kiedy w ogóle się uczyłam do szkoły, na jakieś egzaminy, to bardzo często wstawałam w środku nocy, bo to też był jedyny moment tak naprawdę, gdzie w tym kalendarzu nadużywania tych napojów to był taki właśnie czas, gdzie można było najwięcej spokoju znaleźć, bo jeżeli na przykład mój tata wracał wieczorem czy w nocy, to akurat w tym momencie kładł się spać i do rana był spokój. A w ciągu wieczora, czy nawet jak go nie było, to też, uwierzcie, nie jest tak, że o, wykorzystajmy ten moment, bo wiemy na przykład, co się dzieje, że on na przykład miał wrócić z pracy o godzinie 2, a nie wrócił z tej pracy, a jest godzina 19, to już wiedziałam tak naprawdę, co się może wydarzyć, co się dzieje, dlaczego go nie ma. Więc to też nie jest taki moment, że Wy możecie, wiecie, gdzieś tam spokojnie podejść do Waszych zajęć czy Waszych obowiązków i je tam normalnie wykonywać, bo po prostu tak nie jest, tak się nie da. Nie da się po prostu gdzieś tam odciąć, zwłaszcza od tak silnych, tak naprawdę silnie wywierających emocji na nas. Ciekawa jestem, czy właśnie u osób, które gdzieś tam z tym się borykały, też właśnie u DDA, u dorosłych dzieci alkoholików, czy Wy też macie podobne przeświadczenia, czy mieliście też właśnie taki podział roku, gdzie właśnie więcej się działo i gdzie musieliście troszkę inaczej się przygotować psychicznie do tych nadchodzącego czasu. Tak to wyglądało u mnie. I w sumie właśnie, tak jak Wam wspomniałam, nigdy o tym nikomu nie mówiłam. Chciałam się tym podzielić. Chciałam wiedzieć, czy u Was tak to wyglądało. Teraz się tym mogę podzielić. Teraz trochę inaczej do tego jestem w stanie podejść i tak jakby jestem w stanie też o tym powiedzieć, teoretycznie rozmawiać. Tak mówię teoretycznie, bo wcale nie do końca to przychodzi z taką łatwością, jak mówię, gdzieś, wiecie, dalej czuję się niekomfortowo, ale na pewno cieszę się, że mogę tak jakby, że to gdzieś jest kolejny etap, że mogę powiedzieć to na głos, mogę troszkę więcej o tym powiedzieć, czym to tak naprawdę było związane, dlaczego to było też dla mnie bolesne i podzielić się też z tymi osobami, z którymi po prostu takie doświadczenia są dla nich ważne, czy z osobami, dla których właśnie takie doświadczenia były bardzo bliskie. Ale dziękuję serdecznie Wam za oglądanie, że poświęciliście czas, że spędzacie tutaj właśnie te chwile. Jeżeli chcecie o czymś porozmawiać, to zostawcie komentarz, zostawcie wiadomość. Ja zapraszam do odwiedzenia kanału ponownie. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo ciepło. Do zobaczenia w kolejnych filmach na tym kanale. Pa!